Witajcie! Dzisiaj, kochani, pokażę Wam, jak ja przygotowuję ryż do obiadu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam na film. Zaczynamy! Kochani, na gaz dajemy sobie garnek, podświecamy gaz. Bierzemy sobie oliwę z oliwek lub możecie nawet zwykłego oleju użyć. Dajemy dosłownie jedną łyżkę stołową. I teraz na ten olej dajemy jedną szklankę ryżu. Ryż podsmażamy minutkę lub dwie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli podsmażamy ryż i będziemy za chwilę dodawać wody, to będziecie musieli uważać, żeby para Was nie oparzyła. Dlaczego podsmażamy ten ryż? Po to, żeby ten ryż był sypki. Żeby on nie był absolutnie taki zbity, jak się robi na przykład ryż do gołąbków. Teraz uwaga, kiedy mamy delikatnie już nasz ryż odsmażony, będziemy dodawać wody. Ile tej wody? Dodajemy 1,5 szklanki wody na jedną szklankę ryżu. Tylko tak jak już powiedziałam, uważajcie, żeby para Was nie oparzyła. Mieszamy sobie nasz ryż chwileczkę, dodajemy szczyptę soli i teraz już na małym ogniu gotujemy od czasu do czasu, podchodząc i mieszając nasz ryż, tak aby wypił on tą wodę, żeby zrobił się taki pulchniutki, tak? Zresztą i tak jak zwykle za chwileczkę wszystko Wam pokażę i mniej więcej powiem Wam, jak długo gotowałam mój ryż. Ok, kochani, ja już mój ryż wyłączyłam. Chciałam Wam tylko pokazać, popatrzcie, on jest jeszcze taki ciapkowaty, tak, ten ryż. Ale to tylko dlatego, że jest gorący. Przykrywam mój ryż i będę czekała dotąd, aż porządnie ostygnie. Dlaczego? Dlatego, że jak ryż porządnie ostygnie, wtedy zrobi się sypki. Jeżeli będziecie gotować ryż i dodacie jedną szklankę ryżu i dwie szklanki wody, wtedy wyjdzie Wam konsystencja ryżu taka jak na gołąbki, czyli ten ryż będzie klejący. Jeżeli zrobicie tak jak Wam powiedziałam i dodacie jedną szklankę ryżu na 1,5 szklanki wody, to wtedy wyjdzie Wam fajnie wszystko, pięknie, ładnie będzie ryż sypki. Dobra, bo biadolę o tym ryżu już trochę za długo. Czekamy, aż ono stygnie, a teraz zabieramy się za nasze warzywa. Pierwsze, co robimy, to skrajamy sobie jednego grzyba portobello na średnie kawałki, garść świeżej pietruszki i pół pora. Teraz bierzemy jedną kolbę świeżej kukurydzy i obkrajamy ją z każdej strony. Jeżeli nie macie takiej kukurydzy, możecie użyć tą właśnie z puszki. W kolejnym etapie bierzemy marchewkę, obieramy, myjemy i kroimy w bardzo drobniusieńką kosteczkę. Kiedy wszystkie jarzynki już mamy dobrze skrojone, bierzemy pół cebuli i kroimy tak samo w drobniusieńką kosteczkę. Na rozgrzaną patelnię dajemy sobie kilka łyżek oliwy z oliwek lub zwykłego oleju, co tam w domu macie, i będziemy podsmażać naszą cebulkę, tak żeby się tylko troszeczkę zeszkliła. Do lekko zeszklonej cebulki dodajemy teraz naszego pora. Dodajemy teraz marchewkę i kukurydzę. Dodajemy jedną taką dosyć sporą łyżkę sosu sojowego i wszystko porządnie ze sobą mieszamy. Teraz dodajemy skrojonego grzyba portobello i posypujemy dwoma szczyptami soli.
Jak zobaczycie, że Wasze jarzynki zmniejszyły swoją objętość, to jest teraz moment, kiedy dodajemy 2 stołowe łyżki sosu teriyaki, który już pokazywałam, jak zrobić, i chwilkę to jeszcze ze sobą razem dusimy. Podczas duszenia naszych jarzynek w sosie teriyaki zapomniałam jeszcze powiedzieć, że dodajemy naszą skrojoną natkę pietruszki. Mieszamy to wszystko razem i jeszcze chwileczkę to tak dusimy. Dodajemy, kochani, 4 lub 5 łyżek groszku konserwowego. Wszystko razem ze sobą mieszamy. I wyłączamy gaz. Bierzemy drugą patelnię, dajemy sobie troszeczkę znowu oliwy z oliwek lub masełka lub jakiegoś po prostu oleju. Czekamy, aż patelnia nam się dobrze zagrzeje. Bierzemy, tutaj mam przygotowane 2 roztrzepane jajka. Wlewamy na tą patelnię i musimy te jajka porządnie ściąć. Jak już mamy tak jajeczka ścięte, przekładamy szybko na talerzyk. Jeszcze na tym talerzyku tak sobie te jajka rozgniatamy. Odkładamy talerzyk na bok. Dodajemy na tą patelnię nasz ostudzony, sypki ryż. I do ryżu dodajemy nasze uduszone jarzynki. Wszystko ze sobą bardzo dokładnie mieszamy. Kiedy wszystkie składniki na patelni już są dobrze wymieszane, na sam koniec dodajemy ścięte jajeczko. Tak wymieszany ryż z wszystkimi składnikami, jak widzicie, jest bardzo sypki i właśnie o to chodziło. Teraz ewentualnie możecie skosztować sobie ryż na sam koniec i zobaczyć, czy nie trzeba dodać troszeczkę soli. Moim zdaniem wszystko jest perfekt i ja już nic dodawać nie będę. Serdecznie Was namawiam, abyście skosztowali tego ryżu, bo jest naprawdę pyszny. A ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!